Cześć, witajcie, jestem Misa, to jest konieczek z farminga wraz z Kamisiem. Siema. Czarkiem. Jestem. I nieobecnym Soko. Teraz się on powinien odezwać, nie? To by było takie piękne. No i dobra, ogólnie... No ten eks nie będzie Soko. No i ogólnie... dziś się myśleczko lecimy z sienokosami na nowej łące. Kupiliśmy łąkę oto 45, tniemy ją, zgrabiamy i tak dalej, ogólnie robimy całe sienokosy i od razu ją oramy i siejemy tutaj zboże. Więc taki plan na przyszłość. Ogólnie jestem chory, jakby co. No i Czarek zamiast ze smaneka jak na razie jest tylko na jeden odcineczek, znaczy nie wiadomo ile Czarek będzie, ale na jeden odcineczek raczej smaneka nie będzie, bo ja nagrywam ten odcineczek i spadam z kompa. A poza tym tak jest, manek musiałby nagrywać kolejny odcineczek, więc nie ma go, więc nie da się. Nie, wyślijmy save'a później, bo jest włączy się. Ja mogę. Jak przyjdzie S-manek i będzie Soko, to się może... Ja je zacznę, jak nagrasz, to wstawię sobie się film wstawiał i pójdę na glebę spać. Czy spać może nie, ale coś tam na trailerze pooglądam, nie? A jak przyjdzie ktoś, to może pogramy. Dobra, ja przyjechałem sprzedać pszenicę. Ale tylko o ciebie jestem, Misu. Jo. Tam? Blisko. Bo nie wiem, gdzie to się sprzedaje, tą pszenicę. Nie, tam wjechałeś. Wiem. Ale chyba to się zmieszcza. Tak planuję stabilizację, tak sobie obliczałem. Z Mike'em. To za dofinansowanie z Unii, jak dostaniemy. No, to sobie ciągnik kupimy. To sobie może ciągnik kupimy już wtedy. No, bo na razie. A ile miało być do finansowania? 50 czy 100? Chyba 100, ale zobaczymy ile nam dadzą. Staramy się o 100. No to my też raczej będziemy kupować o nich w tym. Właśnie nie, bo to wszystko i te New Holland na razie starczy na te ziemię, co mamy. Ja bym chciał wymienić jakiś siewnik, ale tak naprawdę nie da się większego siewnika pod to podrzucić, bo... Właśnie to samo, bo to nie da rady. Szkoda, że lepszy, trochę większego nie ściągnę i się. To już będzie lipa wtedy. Jedyne co ma na podpiąć, no to jeszcze tą 3-6 metra. Tą z starej, ale to jest wciąż drogie moim zdaniem. Trochę drogie jest. No i ogólnie sąsiedzi tam się tak czas teraz bogaci, bo sprzedali 5 koni. 250 tysięcy zrobi. Tak. I mamy właśnie, my mamy też dwa konie do sprzedania. Właśnie, to zrobię ci na kasę. A po co mi kasa? A po co ci nie kasa? To możesz mi jadać. Nie, ale się zastanawiam co mogę kupić. Ciągnik. Kombajn zrobić, kupę pole, chciałeś kupić, masz tam to kasy? Pole mam kupione, a właśnie kombajn dzbanie. No właśnie. To na kombajn jest ta kasa chyba, co? No tak, to całe to jest na kombajn. Ja zapomniałem w ogóle o kombajnie. No i ogólnie na koniec żniważ będzie raczej kombajn u nas. No duży będzie, bo planujemy jakiegoś klasa kupić, ale jeszcze nie wiadomo jakiego, bo musimy coś poszukać na Allegro i tak dalej. My już znaleźliśmy ze Smajekiem, będziemy po nim. No ale ciekawe czy jeszcze będzie oferta w tym. Mam nadzieję, że będzie. Wy jeszcze pamiętaj o tym, że dostaniecie z Bizon, z Czwara, nie? Trochę. Na kiedy kupujecie ten plan, bo ja chcę zobaczyć go. No, z żniwami raczej. Jak zależy, co jeszcze to posiejemy. Przed żniwami, tak? No. My już mamy posiane, że, więc... No właśnie. Znaczy zaczęliśmy. Na razie jeszcze do siania, to jest tutaj daleko u nas. Ale wiesz, jeszcze sobie wzięliście misję tą za największą. Więc ja życzę wam powodzenia. Teraz jakby był tak zero seasons, to byście już nie zdążyli tej misji zrobić. No nie. Ale że teraz seasonsu nie ma, no to... Ja tak w ogóle miałem pierwszą misję za 5700 wziętą. Tak sobie coś robiliście na polu, ja się nudziłem. Po co sobie misję za 20. Kurde, mówię anulować, dostałem przecież karę tam, mówię, jesteś w dupie, mówię anuluję. Za nowy dostałem 3000 karę, a 20 zarobię. Patrzę, nic, dostałem karę, o to 30. Bo zaś opryski nie jest, tylko jak na przykład spożysz, zrobisz.
Jak zetniesz, a nie oddasz jakby. No. W takim sensie. Ej, bo napisałem coś jednej lasce, ale nie wiem co napisałem. Ona mi odpisała serio, znak zapytania, ale nie wiem co napisałem jej. Nie mogę sprawdzić. No na snapie pisze. Aha. Pytaj się co napisałem. No. Serio? Ale co serio? Napisz. No serio. A może jakiegoś snapa wysłałeś, że to się... Nie. Ja tam piszę. A co mogę napisać jej? Ja z Natalią to trochę już mam przegadane. Jaką Natalią? Jedną. Nie? Garażę? Gdzieś telefon. Co? Ale przez telefon. Miała cię zablokować. Jo, mówiła, że mnie zablokuje, a teraz to już bym dopiero. Nie wiem co. Nie wiem w ogóle o co jej chodziło, a się do niej nie odzywałem na ten temat. A bez hitu, nie wiem o co jej chodziło. Ale tydzień temu gadaliśmy cały czas, a teraz już nie gadamy. Co ja jej napisałem? Jak jestem dzban? Lepszy Sagan, bo większy. No, Sagan lepszy. Dobra, w końcu przyniśka sprzedana. I to za atrakcyjną cenę, 823. Dobra, napisałem jej coś, ale nie wiem czy to jest dobra, ale dobra. Się okaże. Dobra, mamy 7 minut odcinka, jest tak z plus, minus pół łąki, może ściętej. Dobra, tam podjadę. To co? No jadę sprzedać zboże, więc no. Dobra. No jeszcze było dwie przeby. Ja to wziąłem na jeden zestaw. Za kisu. Nie wiem co mam zaś na trzecim polu. A nie, jeszcze na czwartym. O kurwa. Ile pól. No. A te czwarte pole jest konkret. Ten nowe co teraz na jest ten mało no, okej. To już jest wielkie. No my ja się cieszę, bo dużo udało nam się teraz sprzedać rzeczy. No teraz byście dostali dużo na przykład hajsu za żniwanie ode mnie, ale też dużo czasu byście siedzieli. No. Nie, to ja bym już ci nie chciał szczerze, jakby ci powiedział, ty powiedz sobie kombaj, bo jakbym miał ci biznesem teraz wszystkie pole ciąć, to nie. To ja, albo dałbym ci kombaj i tyle byś sam ciął, nie? To jeszcze by było jakoś tam. Ja to już nie się tego. To bo teraz piszę z drugą, piszę teraz z Marcinką. Czemu podczas odcinka wszyscy do mnie piszą? Nie wiem, napisz, że czekoladę kupiłem. No, kupiłeś, ale nie kupiłeś jej, co? No to ty kupisz, a powiesz, że ja kupiłem. A pójdzie ci kasa do mnie. Ja muszę tam dychać jeszcze dać, jak się spotkamy. Mhm. Dobra, gitara. 25 tysięcy. Kurde. Jakbym kupił tą rzecz, to może bym jeszcze pole kupił. Ale czy by pole na tego bizon, dechodaj czwara małego. Kurde. On by się srał z tym bizon. Doszło. Po odcinku mogę ci powiedzieć ten nasz plan już. Szczerze. Ja? No. O kolejne opuszczę, ja pierdzielę. Może ja też opuszczę, tam co dokończysz. Ja. Oglądałeś na YouTube jakieś na śledzie? Nie. No bo na później obejrzymy później. Na Watch Together? No ja muszę iść spać. Ale to tak szybko obejrzymy. Bo no, mam bekę z tego. Ale już teraz nie oglądaj, bo widzisz. No coś nie mogę, bo ty byś miał lagi, więc byś czuł to jakby to oglądał. Ale jak coś to nie będę oglądał, więc jak będziesz miał jakieś lagi, to nie mam pretensji o Watch Together. Zamość kiszone śledzie, że jakieś tam. O Boże, ten Deutsche już, ten New Holland ledwo jeździ już. Jaki New Holland? No ten New Holland, mój. Smanega. To jest Smanek. Tych jeździ. Przy czym? Kółko, trójca. Obrotówca. Ale nie mogę ze Smajka. No tu są przedpuszki. No zobacz, wybieram. Nie wiem czy mu chodziło te druta, że są wysunięte czy... Nie wiem też. No i synchronizacja. Można odpisać wszystkim. Ja Markowi muszę odpisać. Ale na krótko. Mówiłem.
Kurde. Z okazji Światowego Dnia Kota, jak piapie dzielę. P-U-I-A. Ty. Juchy kotek. Mogę pograć samemu i ponadrabiać trochę? Nie. To jest fair, bo wy będziecie mogli sobie jakoś zarabiać, a my będziemy się ich porobić. A ile my na początku sezonu siedzieliśmy, co wy robiliście misję po 20 koła, a my nic nie robiliśmy? No, ale my nie byliśmy do przodu. No jak to nie? Jak wy robiliście co zaraz misję po 20 koła, a my no, musieliśmy siedzieć w tym. To już była wasza wina, że wy wzięliście belki zasrane i trzeba było zasrane belki tysiące zbierać i byliście w tyle. No i? No, a to jest wina, że my pojechaliśmy pierwszy do was, do kukurydza. Nie do nas. Później jeszcze jest do was ciąć zboże. No dobra, nie może. Jaka cena za kieszonkę? Ale tyle czekałem, żeby tą zasraną kieszonkę, żeby za tą zasraną jadę sprzedawać kieszonkę. Jaka jest cena? 78. By tą zasraną tą sprzedać. Ile? 378. No nie sprzedaję. No to pójdę tutaj przepłacić, ja mogę? Nie wiem. Ja mam już plan na kukurydzę. A, zapakowane? Nie. Ale ja mówię ogólnie, że mam plan u siebie na kukurydzę. To sprzedajemy tak, że cena jest zmienna, tak? Jak ustalamy? Zmienna? No czy ustalamy jedną cenę, że 378 i każdy zasprzeda książkę i tyle? Nie. Właśnie, ja bym chciał tak to zrobić. Żebym musiał, żebym chciał podpisać kontrakt z biogazownią, powiedzmy, czy tam ze strychem, tam gdzie sprzedali krząkę. Że co roku muszę im dostarczyć 100 ton kiszonki. Będę miał cenę ten, na przykład 350 stałą. No co ty, taki typy. No ale są też, no to 300, nie? Ale stałą. No są takie kontrakty w realu, nie? Tak się robi. Nie wiem. Ja bym właśnie chciał... Boże, już nie ogarniam, tu jest odcinek, tu jest tam, ty do mnie gadasz. Tutaj typy piszą do mnie, jakaś pani napisała do mnie, czy polubi komentarz, coś tam na Facebook. Ja nie mogę, już nie ogarniam. Nie wiem, po co ten odcinek robisz. Bo nie robię... tak. No jak, ty masz odpisywać ten... Ja nie odpisuję. Ile tej kieszonki to jest? O kurde. No dużo, mieliśmy 300 coś. Dlatego mówię, że patrzę, jakbyśmy podpisali kontrakt, żeby... No ale za chwilę byśmy się odciąć. Ciekawe, kto by ci pomagał w tych kiszące co sezon. No jo, ale zarobek też by był, nie? No, ale ciekawe, kto by ci pomagał. To będę z moją samą ogarnią, to kurde, te 100 ton to nie jest dużo jakoś. To by było fajne, taki kontrakt podpisać. Czy na przykład na jęczmień, czy na coś takiego? Kontrakt? Nie wiem. Coś można to będzie wykminić. Tak, będziemy wszyscy też opowiadać o tym. Bo ja bym chciał tak jakiś kontrakt ogarnął. Na buraki na przykład, oni długo będziemy buraki siać. Na buraki to jeszcze spoko bym ogarnął. Bo wiesz, że jak nie będziemy, musimy mieć te 100 ton, a będziemy mieli na przykład 87 i nie mamy więcej, to trzeba też pomyśleć, żeby jakieś kary dać, nie? Od tony. Kary i tyle. A ty od tony? No ja to od tony. Na przykład podwojoną cenę i tyle. O. To nie, takie coś nie może być. Bo wiesz, podpisałeś kontrakt, że musisz im dostarczyć 100 ton. No. A ty sobie dostajesz, o dobra, masz 50 ton tylko? No to co, i tak dostajesz tyle samo kasy? Nie. Właśnie, dajesz im 50 tysięcy, 50 ton, to oni ci zapłacą za te 50 ton, na przykład 10 koła, a za te drugie 50 ton, które im nie dałeś, musisz zapłacić podwójną cenę, czyli musisz zapłacić im 20 koła, więc jest na minusie 10 koła. To właśnie tam taka coś bym się chciał też. To mi się podoba szczerze. Żeby jakieś kary były też za to, nie? Mhm. No to no może... tak, bo jakby nie było karą, to wiesz, byś miał wywalony w jeden sezon, a w drugim nie. To by musiała być taka kara, żeby ci się nie opłacało tego. To żeby się opłacało dużo, nie? Bo wiesz, możesz to zrobić, że w jednym sezonie sobie dowalisz z 200 ton. Albo 300 i to na 3 lata jesteś ustawiony, nie? To też, prawda. Więc trzeba dobrze pomyśleć i wtedy już stała cena, nie?
Ja bym na buraki chętnie jakiś kontakt, bo na ksiąkę to w przyszłości by chętnie wziął, by było dużo kul, bo teraz na tych polach no to tak dużo trzeba by kul zjeść cały czas, nie? Jeszcze pomyśleć o tym sprzęcie do wypożyczenia czy coś. Ja bym wziął na jakąś pszeniczkę czy jakieś zboże. O kurde, o kurde, o kurde. O Boże, gdzie ja mam jechać z tą kieszonką? Ja pierdzielę. Chyba będziemy szóstkę sprzedawać. Ja się nie wiem, czy szóstkę sprzedamy, czy New Holanda, jak będziemy kupować jakiś nowy ciągnik. Tak się zastanawiam strasznie. Co jeszcze raz? Nie wiem, który ciągnik będziemy sprzedawać, jak będziemy kupować jakiś nowy. Ja bym sprzedał Ursusa, bo Ursus nie ma przedniego. To nie ma przedniego. Tuza. No. Też tak kurde. No ale. Zależy jak, to właśnie zależy też, czy ten ciągnik będzie miał tura, nie? To nie, nie wiem. Jeżeli pod New Holland tura. Ale taki no kontrakt pod New Holland by było spoko. No ten tur był fajny, taki, ale ten mały. Podobały mi się te kontrakty, mi się spodobały, tylko trzeba dobrze to ogarnąć. Co tobie się nie podoba? No, promocje też obejrzałem, też mi się podobają. Kurde, jakbym teraz trafił jakąś promocję na to, co bym chciał kupić, nie? Na tą markę, to o nie. Ale, ale nie, nie, nie trafisz, bo po żniwach, więc idzi. Co teraz robić? No jest dopiero przycena. Teraz po żniwach? No tak, no bo teraz już było. Ja myślę, że przed żniwami. Nie. Bagier, zaorałem. Boże. O, jest Mankes. O, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Powiedz mu, że jeszcze 7 minut i idę z TSA, więc idzie. Co mam robić? Nie wiem. Nie do mnie pytanie do Kamisia. Koniec jestem do jechania. Dobra, bo jest 4500 za przyczepek. Aby ile dostałeś się za przyczepek? Nie wiem. Chyba 5000. Bo co ktoś mówił, że 5000 za przyczepek? Ale za kieszonkę mówił. No. 9000 za dwie przyczepy. Za 24 tony. No, czyli podobno. Ja dostałem 4500. No to mogę się tak. To samo w sobie jest. No to. A ty, Elisu, co teraz będziesz robić? Ja teraz tego, ja jeżdżę na sianie. Znaczy na trawie ogólnie. Przetrząsam, później będę zgrabiał, później będę pracował i zbierał belki, orał, psiał, nawoził. A gdzie jest New Holland, Czarek? Na podwórzu. Dobra. Trzeba go przyciągnąć tutaj. Kiszonką poleci, chyba da radę. Co na nim spadnie, to się coś się zawiezie. Ja mam 20 minut odcinka, więc zacznę zgrabiać, bo mamy. Jeszcze nigdy nie zgrabiałem taką zgrabiarką, więc aż od tego. Przyczepę? Mogę pożyć? Co? Mogę przyczepę pożyć? Jak są puste, to ja.
Teraz ci mogę powiedzieć, czy są puste. Nie ruszę, trzeba przepami. Na podwórzu New Holland stoi. No. Ej, tak. Czemu moja zgrabiarka odjechała? Czarek, idzie skrabać do ciebie. Czarek, oddaj mi zgrabiarkę. New Holland na podwórzu stoi, patrz. To nie jest na podwórzu. Czarek, wiesz, że ty jesteś na mojej gospodarce. A używasz kamisia New Hollanda. Oddaj moją zgrabiarkę. Czarek, ten pług jest nasz. Dobra, już. Czarek, nawet nie mogę się pobawić. Ten pług jest nasz, Czarek. Weź go z odnica. Lala. Gdzie będę szukał pługa, nie będę mógł go zdać. Nara. Nara. No najlepiej przed siąsarkę na środku. No bo mi zakłosiłeś zgrabiarkę, no to musiałem wziąć, odczepić i szybko zabierzeć po zgrabiarkę. Gonił mnie. Jaki obciążnik ciężki, aż mi w tył uniósł. Ty weź Kamil zaprowadź na swoją gospodarkę Czarka, bo on chyba nie wie gdzie dotrzeć do swojej gospodarki. Czarek, jak jedziesz na Lisa konie, to cały czas prosto. Pola i dojedziesz. Dala. Lisa, weź jej burty powiększ. Ty powiększ. No ja nie mogę na twojej gospie. Napierdolczam. Da się? I driftem. O kurde. Coś jeszcze? Nie, dziękuję. Czemu nie mogę dać takiej góry jak ty? Bo ja mam z plandeką. I poszli. Dobra. Odczepić. Co? Nie wiem jak odczepić to. O kurde. No. Halo. Co halo? No. Dobra. No dobra. Ten gada przez telefon, no nie wierzę w niego. O nie. Dobra. Już skończyłem rozmowę. O, fajnie. Dobrze fajna rozmowa. Aha, no, no, dobra, dara. Wiecie, że jakbyście tak dobrze zbugowali tą zgrabarkę, to jakbyście jechali na wstecznym, to ona by ci taką kubkę walnęła na tej trawie? No tak. Dawaj. Wal kupę. Wal kloca. Ja chcę się przetestować, czy nie Holand da radę z trzema szczepami. Czarek, dawaj na farmę. Nie na odcinku, ani nie na tym serwerze. Dobra, to poza odcinkiem. Polipa, ta siła to sprawdzi. To ale kozacki. O Jezu, z tym szczepami to nie Holand nie ruszy. Peski, to zobacz jaki pociąg idzie. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Gówno nie widzę. No tam. Co? O co chodzi? No ten przyszedł, obudził się. Śpiąca królewna. Mówię, że byłem za to na kolacji. Co mówiłeś? Wiem. Jako trawę, somę za komuś za ciebie zarąbałem. Słaby ci zarąbałem, sorry. Dzięki. 60 gramów. Chodź Kamiś na łąkę, tepnij się do Ursusa 15-34. Wyjdź. O ja pierdzielę. Ma ta górka szczerze. Ej, to można łatwo kubkę robić. Już przepuszczam. A no. Jak skaczę! Lewy ciężko się jedzie na wstecznym będzie. Dobra, trzy przyczepy pełne kiszonki. Ta chwila, czy Ursus ruszy? Ty dawaj New Hollanda, Czarek. Co? No mówię cały czas, dawaj New Hollanda. Ten już obciążnik opuszczony w garażu stał. To się zaraz w pole jedzie, człowiek. Gdzie ty jesteś? Jezu, Marcinka mnie irytuje teraz w tym momencie. Co? Mówię jej. Że nagrywam. Że... jej prezent jest większy od jej torebki. O, ona cały czas mi maruje. Czy coś się biega pyta? Czy to jest wielkości torebki? Czy jest mniejsza? A już jej 3 razy powiedziałem o tym, że jest większy niż jej torebka. To są kobiety. Tego nie zrozumiesz. Napiszę jej tak. Mówię ci po raz 4, że...
Jesteś głupia. Jest. Większy. Dobra. W tym momencie będziemy kończyć tym akcentem ten odcineczek. Będzie się ze mną Soko, Kamisz i Esmanak. I Czarek, sorry, przepraszam. No i zapraszam na poprzedni kolejny odcineczek do Esmanaka. Zapraszam do kowania słowa piosenkantarzy i co? I do następnego, trzymajcie się, cześć.